W filmie tym omówimy nierówności wymierne, czyli nierówności, których przykładem jest następująca nierówność x minus 1 podzielone przez x plus 2 większe od 0. Mamy zatem ułamek, którego licznik i mianownik zależą od x, no i naszym celem jest rozwiązanie tej nierówności ze względu na x. Pokażę Wam tutaj dwa sposoby, jak można to zrobić. No i każdy może wybrać ten, który bardziej mu odpowiada. Więc pierwszy sposób opiera się na następującym spostrzeżeniu, że jeżeli mamy ułamek, to kiedy ułamek jest większy od 0? No, ułamek to jest wynik dzielenia, prawda? Więc jeżeli dzielimy przez siebie liczby dodatnie, czyli licznik jest większy od 0 i mianownik jest większy od 0, to nasz ułamek jest dodatni. Ale to nie wszystko. Jeżeli pomyślimy sobie, że licznik jest minus 2, a mianownik jest minus 3, no to minus 2 podzielone przez minus 3 to jest to samo, co 2 podzielone przez 3 i to jest też większe od 0. Czyli druga możliwość jest taka, że licznik jest mniejszy od 0 i mianownik jest mniejszy od 0. Czyli ułamek jest większy od 0, kiedy licznik i mianownik są większe od 0 lub licznik i mianownik są mniejsze od 0. Dobrze, teraz wykorzystamy to spostrzeżenie do rozwiązania naszej nierówności. Czyli pierwsza możliwość to jest licznik większy od 0 i mianownik większy od 0. Lub licznik mniejszy od 0 i mianownik mniejszy od 0. Pierwsze dwa warunki, rozwiążmy je teraz, x minus 1 większe od 0. To co, do obu stron dodajemy 1. W ten sposób otrzymujemy nierówność x większe od 1 i x plus 2 większe od 0. Tym razem od obu stron odejmujemy 2, czy też dodajemy minus 2. To jest to samo. I otrzymujemy x większe od minus 2. Czyli rozwiązaniem pierwszej pary nierówności są liczby, które są jednocześnie większe od 1 i większe od minus 2. Może narysujmy je na osi, żeby to lepiej zobaczyć. 0, minus 2, 1. Teraz x większe od minus 2. Prawda? To są wszystkie liczby, które są na prawo od minus 2. I wszystkie liczby większe od 1 to są te, które są na prawo od 1. No i teraz te, które spełniają dwa te warunki, to są liczby większe od 1, czyli x większe od 1. Lub, a druga możliwość, x minus 1 mniejsze od 0 i x plus 2 mniejsze od 0. Więc rozwiązujemy podobnie jak poprzednio. Tutaj dodamy jedynkę. W ten sposób zostaje nam x mniejsze od 1 i tutaj odejmujemy 2. Czyli x mniejsze od minus 2. No i ponownie zróbmy sobie rysunek na osi. Mamy 0,
minus 2, 1. I tak, to są liczby, które spełniają dwa warunki. X jest mniejsze od 1 i x mniejsze od minus 2. Czyli tu mamy jedne liczby, tu mamy drugie. No i te liczby, które spełniają oba te warunki, to są liczby, które muszą być, są mniejsze od minus 2. Przepiszmy teraz nasze rozwiązanie, czyli rozwiązaniem są liczby, które są wszystkie liczby większe od 1, które spełniają ten warunek lub spełniają drugi warunek, czyli x mniejsze od minus 2. No, czyli tak i narysujmy teraz jeszcze wyraźnie, jak wyglądają te rozwiązania. Czyli tak, po pierwsze, to są wszystkie liczby, które są mniejsze od minus 2. Czyli każda liczba z tego mniejsza od minus 2 spełnia naszą nierówność. To jest jeden przedział, a lub na x może być większe od 1, czyli każda liczba większa od 1 również spełnia nasz warunek. Czyli rozwiązaniem naszej nierówności jest suma dwóch przedziałów. Prawda? Wszystkie liczby, które są mniejsze od minus 2 spełniają naszą nierówność i wszystkie liczby, które są większe od 1 także spełniają naszą nierówność. I to jest pierwszy sposób. Teraz zaprezentuję Wam drugi sposób. Może przepiszmy tę nierówność jeszcze raz. Nasza nierówność była x minus 1 przez x plus 2 większe od 0. Więc gdy widzimy taką nierówność, to każdy odczuwa pokusę, aha, pomnóżmy przez x plus 2, wtedy pozbędziemy się tego ułamka. No ale my nie wiemy, czy x plus 2 jest dodatnie, czy ujemne. Więc nie możemy tak całkiem bezkarnie mnożyć przez x plus 2, bo nie wiemy, czy nie mnożymy nierówności przez liczbę ujemną. A wiemy, że jeżeli mnożymy nierówność przez liczbę ujemną, wolno nam to zrobić pod warunkiem, że zmienimy kierunek tej nierówności. Wobec tego, żeby mnożyć tę nierówność przez x plus 2, musimy zrobić pewne założenia o x plus 2. Jakie to są założenia? No, może być x plus 2 może być większe od 0 lub może być drugi przypadek, że x plus 2 jest mniejsze od 0. No, 0 być nie może, dlatego że to jest mianownik, wobec tego przez 0 dzielić nie potrafimy. Czyli pierwszy przypadek, jeżeli x plus 2 jest większe od 0, to my możemy sobie bezkarnie pomnożyć naszą nierówność przez x plus 2. W ten sposób, prawda? Bo wiemy, że x plus 2 jest dodatnie. W ten sposób tu nam się skraca, po lewej stronie zostaje nam x minus 1 większe, a 0 razy cokolwiek to jest nadal 0. Czyli x minus 1 większe od 0 przy warunku x plus 2 większe od 0, czyli x musi spełniać obydwa te warunki. Czyli pierwsza możliwość jest taka, że x plus 2 większe od 0 i x minus 1 większe od 0. Lub, prawda, lub jeżeli x plus 2 jest mniejsze od 0, to my możemy nadal pomnożyć naszą nierówność przez x plus 2, ale musimy zmienić jej kierunek. Czyli mnożąc naszą nierówność przez x plus 2, musimy zmienić jej kierunek. W ten sposób otrzymujemy nierówność x minus 1 mniejsze od, no i tu nadal jest 0 od 0. No i x plus 2 było mniejsze od 0, czyli i x plus 2 mniejsze od 0. Wobec tego dostaliśmy następujące warunki. X, czy to jest pierwsza możliwość, a druga możliwość jest na zielono,
x plus 2 mniejsze od 0 i x minus 1 mniejsze od 0. Teraz, jeżeli popatrzymy na te warunki tutaj, to to są dokładnie te warunki, od których rozpoczęliśmy pierwszy sposób rozwiązywania naszej nierówności. Prawda? Czyli pierwszy sposób o x minus 1 większe od 0 i x plus 2 większe od 0. To jest pierwsza możliwość lub, prawda, x minus 1 mniejsze od 0 i x plus 2 mniejsze od 0. Czyli oczywiście dalej postępujemy tak, jak postępowaliśmy w pierwszym sposobie i otrzymujemy te same rozwiązania. No, czyli to jest ten drugi sposób. Ten pierwszy sposób jest trochę krótszy, prawda? Bo on pomija ten etap robienia założenia o mianowniku i mnożenia tej nierówności i odwracania jej znaku, bo to wszystko jest zawarte w tym spostrzeżeniu. No, w tym spostrzeżeniu, że ułamek jest większy od zera, jeżeli licznik jest większy od zera i mianownik większy od zera, lub licznik mniejszy od zera i mianownik mniejszy od zera. Więc ten drugi sposób jest troszkę dłuższy, ale jest również poprawny. Także każdy, jak mówiłem na początku, może wybrać ten sposób, który bardziej mu odpowiada.